STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że po raz pierwszy w życiu znalazłem się w sytuacji jako trener, gdzie strzelam bramkę, znaczy nie ja, zespół strzela bramkę w 90 minucie i nie ukrywam, że jestem bardzo niezadowolony, bo sytuacje, które mieliśmy jeszcze po tej bramce strzelonej, jedna z nich powinna wpaść i powinniśmy wywieźć 3 punkty. Mecz bardzo trudny, bardzo ciężki. W pierwszej połowie dla Krakowi rzut karny w dobrej sytuacji dla nas. Bardzo dobra sytuacja Przemka Frankowskiego i za wiele tych sytuacji nie było. Na pewno z tej pierwszej połowy nie byłem zadowolony z gry drużyny, natomiast w drugiej na pewno to dużo lepiej wyglądało. I tak jak powiedziałem na początku, że rozpocząłem od końca meczu, ale ta końcówka spowodowała z jednej strony punkt, który gdybyśmy nie mieli więcej sytuacji, to bym go szanował. Natomiast w idealnej sytuacji musi paść bramka. I to jest naszą największą bolączką w tej chwili nieskuteczność. Tych sytuacji sobie stwarzamy dużo i tutaj mamy problem, bo te punkty nam uciekają. Dzisiaj zrobiliśmy tylko jeden punkt. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze i zachęcam do zadawania pytań trenerowi. Ja mam pytanie, trenerze. Odniosłem wrażenie w pierwszej połowie zwłaszcza, że drużyna jakby gra tak troszkę na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Nie wiem co robiliście w ciągu tych 2 tygodni, ale może nie wiem, z siłownią przesadziliście. Dlaczego to tak wyglądało? Jakoś ciężko piłkarze się tak poruszali, tych błędów prostych, te auty wybijane w sytuacjach niegroźnych. No tak jakby naprawdę ktoś zaciągnął ręczny hamulec. Zgadzam się na pewno, że pierwsza połowa była słabsza w naszym wykonaniu i graliśmy za wolno. Też większość drugich piłek, czy piłek tak zwanych stykowych zbierała je Krakowia. Na nasze szczęście gdzieś tych sytuacji może za dużo nie było, ale kilka razy po zwłaszcza tych dalekich wrzutach z autu na pewno było groźnie. Natomiast, no, wie pan, można różnych przyczyn teraz szukać. Nie ukrywam, że to był okres na cięższą pracę i druga połowa pokazała, że tego czasu nie zmarnowaliśmy. Natomiast czy to miało wpływ? Trudno mi w tej chwili tak na gorąco odpowiedzieć. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenera? Dziękujemy w takim razie, za chwilę dojrzeliśmy. No pierwsze to akurat dobrze. Pokazaliśmy się w pierwszej połowie. Potrafiliśmy stworzyć sytuację. Praktycznie Jagiellonia nie oddała strzału. Potrafiliśmy wyprowadzić groźne ataki. Na pewno nie tak sobie stałe fragmenty gry wyobrażaliśmy, bo jednak mimo wszystko gdzieś tam nie zrobiliśmy z tego zagrożenia, bo 3 wykonaliśmy źle rzuty rożne i tego najbardziej żałujemy. W drugiej połowie wiedzieliśmy, że na pewno Jagiellonia rzuci szale większe i trzeba było tylko skutecznie dobić i po raz któryś w tych meczach nie potrafimy zdobyć drugiej bramki, żeby zamknąć mecz, czy żeby sobie dać ten komfort taki trochę takiego buforu bezpieczeństwa na to, żeby stracić bramkę i tego najbardziej żałujemy. W końcówce niepotrzebnie też oddaliśmy 2 razy piłkę i trzeba było spokojnie trochę wyczekać do końca i zamknąć ten mecz. Na pewno przykre to jest, bo straciliśmy bramkę znowu ze spalonego i to jak teraz ciekawy jestem wypowiedzi, bo jak reprezentacja Polski straciła taką bramkę, to wszyscy od razu mówili, że jest ewidentnie spalony. Teraz ciekawy, czy przepis będzie dla probierza, bo to już jest ewidentnie teraz, jeżeli któryś raz z rzędu już się myli ktoś przeciwko mnie. Wcześniej zawsze mówiłem, że gdzieś tam okej, to są wypadki przy pracy, się zdarza, ale to już to jest, uważam, że śmieszkiem trzeba być, żeby w ogóle dać na taki mecz Jagiellonia przeciwko Krakowi, gdzie jest probierz i gdzie tam wiadomo, jakie były sytuacje, jeżeli chodzi o mecz, żeby wyznaczyć go do tego spotkania. No ale to tak to wygląda i na pewno zdenerwowanie jest to jedno, ale już mnie to zaczyna też bawić, bo ciągle tylko słyszę, że okej, probierz się czepia, probierz się czepia. No dobrze, no to niech się ktoś zamieni ze mną miejscami, zobaczymy, czy probierz się czepia.